Myślę, że spotkanie chyba troszeczkę nierówne, że grałyśmy falami, że momentami były bardzo fajne zawody, solidne w obronie, solidne w ataku, a momentami gdzieś ta koncentracja nam uciekała, robiłyśmy głupie błędy, co zawodniczki z Kielc wykorzystały paroma szybkimi kontrami. Mimo wszystko 13 bramek przewagi, więc nie trzeba podchodzić do tego aż tak negatywnie. Zwycięstwo okazało. Zwycięstwo okazało, ale wymagamy od siebie jak najwięcej. Trener wymaga od nas jak najwięcej, więc zawsze będzie ten niedosyt. Ale miło jest wygrać mecz w dniu swoich urodzin. Bardzo miło jest wygrać mecz w dniu swoich urodzin. Zresztą w każdy dzień jest miło wygrać, ale na pewno w taki dzień szczególnie. Widziałem, że torcik był w szatni. Do szatni się nie zagląda. Tak, był torcik w szatni. Mamy taką tradycję, że jeżeli któraś ma urodziny, przynosi tort. Mamy śpiewanie, jeszcze chyba mogę zdradzić, że zazwyczaj jest piłka nożna z tej okazji. Ale czasu na świętowanie dużo nie ma, bo w środę kolejny mecz. Dokładnie, nie ma prawie w ogóle. Jest w środę już, przyjeżdża do nas bardzo trudny przeciwnik, bo wiemy, że Kobierzyce w tym sezonie sobie fajnie radzą, są bardzo ambitne. Miałyśmy z nim potyczkę w wakacje i naprawdę grały fajną piłkę ręczną, więc musimy już się koncentrować praktycznie parę godzin odpoczynku i myśleć już o następnym meczu.